Ulica Broniewskiego w Kępnie jest w fatalnym stanie technicznym, a to przecież centrum miasta i droga o sporym natężeniu kołowym. Od kilku lat trwa tak zwana spychologia, kto winien i kto powinien wyremontować drogę. Akurat w tej drugiej kwestii nie ma wątpliwości, bo właścicielem drogi jest powiat kępiński. Jednak w starostwie jak mantrę powtarzano, że ulice wyremontują pod warunkiem, że miasto wykona prace ziemne związane z kanalizacją. W toku rozmów ze starostą zaproponowałem, że gmina Kępno poniesie główny ciężar inwestycyjny, jeżeli chodzi o ulicę Dworcową, jeżeli starosta złoży wniosek i opracuje dokumentację, złoży wniosek na ulicę Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego. Ale też na to, jak ta ulica będzie wyglądała, jak projekt będzie wyglądał, gmina Kępno chciałaby mieć wpływ i swoje uwagi zgłosić, żeby i z prośbą, z wnioskiem, żeby one były uwzględnione. Burmistrz Psikus zawarł porozumienie ze starostą, że powiat do 15 września złoży wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie całkowitego remontu ulicy Dworcowej. Można uzyskać 50% dofinansowania. Pozostałą kwotę wyłożyć musiałyby samorządy. Gmina Kępno jest w stanie wziąć na siebie 40% tego finansowania. Wicestarosta Grażyna Jany w rozmowie z Radiem Cud potwierdziła, że faktycznie porozumienie z gminą Kępno jest zawarte. Podkreśliła także, że powiat kępiński już dawno chciał wyremontować ulicę Broniewskiego, ale czekał, aż spółka miejska Wodociągi Kępińskie wykona prace ziemne związane z kanalizacją. Logicznym jest to, że przed wykonaniem czy to nakładki, czy czegokolwiek, jakiegoś porządnego remontu drogi, najpierw trzeba te prace wykonać. W związku z tym 29 marca spotkaliśmy się tutaj z panem burmistrzem i pan burmistrz zaproponował coś takiego, żeby chwilowo, może nie odłożyć, ale że ważniejszą inwestycją jest w tej chwili ulica Dworcowa. Jeżeli my złożymy wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu, gdzie będzie dofinansowanie w wysokości 50%, to pan burmistrz sfinansuje to w 40%. Dokumentacja dotycząca remontu tej drogi jest już opracowywana, a we wrześniu wniosek zostanie złożony. A co z ulicami Broniewskiego i Aleje Marcinkowskiego? Jest to kwestia, że tak powiem, odsunięta w czasie, z tego powodu, że muszą być najpierw wykonane te prace, do których zobowiązały się Wodociągi Kępińskie. Kanalizacja deszczowa jest urządzeniem drogi i to jest obowiązek już, to jest element do wniosku, gdzie można, tak samo jak oświetlenie uliczne. I tu właśnie namawiałem pana starostę, żeby dokumentacja ulicy Dworcowej była pełna z kanalizacją deszczową, z nowym oświetleniem ulicznym, bo to są środki kwalifikowalne. Na to można dostać 50% dotacji. I również, jeżeli chodzi o ulicę Broniewskiego, to będzie nowa kanalizacja deszczowa. Tak mniemam, że tak właśnie będzie. Natomiast kanalizacja sanitarna i przyłącza wodociągowe to pozostają w gestii spółki Wodociągi Kępińskie. I tu będziemy konsekwentni. My to musimy w roku przyszłym zrobić, żeby w 2019 roku można było mówić tylko o nawierzchni i oświetleniu, i ewentualnie o nowej nitce gazowej, ale to czekamy za odpowiedzią z Polskich Sieci Gazowych.